Czy masz świadomość? Drugie supermocarstwo na globie z wielkimi ambicjami i wizjami ich wodza właśnie wkroczyło w nową erę. Nie będzie łatwo ani Chinom, ani nam z nimi. Nawet sam Xi w referacie programowym na zjeździe przestrzegał przecież przed silnymi wichurami i burzami. Najwyraźniej wkraczamy w kolejny okres burzy i naporu. Bogdan Góralczyk, Xi Jinping, powrót cesarza Rzeczpospolita. Siła polityczna wyrasta z lufy karabinu. Mao Zedong, przywódca Chińskiej Republiki Ludowej. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem będzie profesor Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, dyplomata, publicysta, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, dlaczego w Polsce powinniśmy interesować się 20. zjazdem Komunistycznej Partii Chin? Zjazdem nie musimy, zresztą już się zakończył, natomiast powinniśmy się interesować Chinami i Chińczykami, a to z tego powodu, że 4-5 dekad wcześniej, a nawet 3, można to było zignorować jako kraj gdzieś daleki, feudalny, komunistyczny, trzecioświatowy, biedny, zacofany, dziwaczny. No a w tej chwili mamy do czynienia z drugim organizmem gospodarczym na świecie, który w ustach i założeniach swojego wodza, czyli Xi Jinpinga, nawet nie kryje swoich intencji, żeby znowu być najważniejszą cywilizacją na globie, państwem środka, kwitnącym. No i to powoduje, że obudził się dotychczasowy hegemon Stany Zjednoczone i zaczynamy mieć coraz więcej, również w Polsce, przejawów nowej zimnej wojny. Tymczasem ci Chińczycy tu do nas trafili, bo Xi Jinping już prawie przed dekadą, jesienią 2013 roku, wypełnił częściowo swoje chińskie marzenie, swój chiński cel na arenie międzynarodowej i przedstawił ambitne projekty dwóch nowych jedwabnych szlaków, jeden lądowy, drugi morski. No i ten lądowy, tak się złożyło, wykreślony jest przez środek Polski, przez Małaszowicze, Łódź, Kutno i dalej do Europy. No i z tego powodu mamy już tu Chińczyków i trzeba coś z nimi zrobić, a my ani mentalnie, ani programowo, ani strategicznie do takiego czegoś nie jesteśmy gotowi. A dlaczego ten 20. zjazd był taki znaczący? Jakie okoliczności go poprzedziły zarówno międzynarodowe, jak i w regionie? 20. zjazd był znaczący, dlatego że miał taki jeden epizod, który wejdzie na pewno do nauk historii. Widzieliśmy, jak siłowo wyprowadzano z sali obrad poprzednika Xi Jinpinga na najważniejszych stanowiskach w państwie, Hu Jintao. Do końca nie wiemy, co tam się stało, ale wiemy, że było to na polecenie obecnego wodza. No i w ten sposób pożegnano poprzednie 4 ponad dekady reform Deng Xiaopinga, zapoczątkowanych w grudniu 1978 roku. Tamte reformy polegały, z grubsza mówiąc i najkrócej, na tym, że Deng Xiaoping był ofiarą jednoosobowych rządów wspomnianego przez pana na samym wstępie Mao Tse-tunga i zrobił wszystko, żeby zaordynować Chinom zbiorowego cesarza. To się w dużej mierze udało. Były 3 ekipy tak funkcjonujące, aż do 2012 roku, kiedy doszedł do władzy Xi Jinping i tak zwana piąta generacja chińskich przywódców. No i on przez minione 10 lat już przecież rządził i coraz bardziej zaczął odbudowywać rządy jednoosobowe, a 20. zjazd po prostu to w sensie personalny przyklepał, nadał mu nie tylko
bezprecedensową w wyobraźni Ten Xiaopinga trzecią kadencję pięcioletnią, ale być może dożywotnie rządy. Ponadto wyeliminował z dotychczasowego składu zbiorowego cesarza, który się formalnie nazywa Stałym Komitetem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. To jest 7 osób. No i te 6 osób to są absolutnie ludzie podporządkowani i wierni akolici Xi Jinpinga. A co więcej, w 205-osobowym składzie Komitetu Centralnego wymieniono aż 2/3 osób. W tym sensie nastąpiła głęboka rotacja personalna i przyszli do władzy tylko i wyłącznie ludzie mający wypełniać wolę jedynowładcy. I to jest jedna zasadnicza, kluczowa zmiana w stosunku do dekad poprzednich okresu transformacji i reform. A druga jest moim zdaniem jeszcze głębsza, a mianowicie taka, że kiedy Ten Xiaoping na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia rysował chińskie projekty reform i transformacji, to opierał się na trzeźwym realizmie i pragmatyce. Ten Xiaoping przeszedł do historii powszechnej takim powiedzeniem, że nieważne, czy kot jest biały, czy czarny, jak łowi myszy, to jest dobry kot. A do tego dodał jeszcze, że należy poszukiwać prawdy w faktach, albo jedynie praktyka się liczy, a jeszcze nawet na dodatek dodał Pu Chenglong, czyli żadnych teorii, żadnych maoizmów, marksizmów, leninizmów, idiotyzmów i tak dalej. I to funkcjonowało i przyniosło, jak wiemy, Chinom ogromne sukcesy. Natomiast Xi Jinping jest ideowcem i już w ciągu minionych lat pokazał, że odchodzi od trzeźwego, pragmatycznego realizmu ponownie na rzecz ideologii, czyli zamiast zmierzania ku merytokracji, a więc rządom takich dobrze wykształconych, dobrze przygotowanych elit politycznych, przychodzi ideologia i ta ideologia to już na moją odpowiedzialność to, co teraz mówię, biorę. Moim zdaniem składa się z 4 podstawowych filarów. Pewnie znajdziemy z czasem jeszcze trochę więcej. Pierwszy to leninizm. Znamy to pojęcie również w Polsce, tylko młode pokolenie już z niczym go nie kojarzy. A leninizm w rozumieniu Xi Jinpinga jest podobny do oryginału. To znaczy, że jest to twarda dyktatura, że to jest po prostu rządy twardej ręki. Drugi jest konfucjanizm, podobny do leninizmu, ale chiński z rodowodu, jak wiemy. Ten z kolei mówi o hierarchii, paternalizmie, podporządkowaniu się osobom wyższym w hierarchii, a więc sprzyjający autokracji i jednoosobowemu wodzowi. Trzeci, on może być kluczowy, wymiar tej ideologii Xi Jinpinga, to marksizm, ale w rozumieniu bardziej ekonomicznym, nieczysto ideologicznym, a mianowicie niechęć do rynku. Kto by chciał to lepiej zrozumieć, to polecam pracę niedawno zmarłego świętej pamięci profesora Andrzeja Walickiego, który najgłębsze prace na temat ekonomicznej myśli Marksa i marksizmu w języku polskim i nie tylko przedstawiał. I czwarty element, ostatni tej nowej ideologii Xi Jinpinga, to jest rosnący i świadomie rozgrywany nacjonalizm, który oczywiście może być niebezpieczny dla świata zewnętrznego. I że tak jest, Xi Jinping podkreślił niemal natychmiast po 20. zjeździe, ponieważ na czele tego stałego komitetu, czyli ludzi sobie podporządkowanych, pojechał do Yan'an,
to jest miejscowość na północy Chin, gdzie kiedyś Mao Tse-tung przeprowadził komunistyczną partię przed wojskami Kuomintangu, Partii Narodowej, przez tak zwany Długi Marsz. I to jest kolebka chińskiego komunizmu. Z tamtych jaskiń potem Mao Tse-tung szedł ku wojnie domowej, która ostatecznie w 1949 roku przyniosła organizm o nazwie do dzisiaj stosowanej formalnie Chińska Republika Ludowa. Czyli taki gest, a Chiny to jest specyficzny język, bo to jest ideogram, czyli znak, czyli symbol, wiele ukrytych znaczeń, wieloznaczność i podtekstów. No i tutaj podtekst, jeżeli oni jadą do Jenanu, a więc zaczynają znowu iść ku wielkim celom. A jakie są te wielkie cele? Xi Jinping je też sprecyzował i docelowo na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej Chiny mają być znowu kwitnącą, wielką cywilizacją, jaką przed wiekami były, tyle że o socjalistycznym charakterze, cokolwiek to nie znaczy. No właśnie, to czyli to może oznaczać, że jest powrót do tego hasła: siła polityczna wyrasta z lufy karabinu? Dzisiaj już nie tyle z lufy karabinu, co siła polityczna bierze się z książeczek czekowych i dorobku chińskich kapitalistów z książeczkami członkowskimi Komunistycznej Partii Chin, bo tak tam ten system wygląda. No tam milionerzy i miliarderzy są członkami partii, bo my mówimy Komunistyczna Partia Chin i naszym słuchaczom i odbiorcom pewnie się kojarzy no jeszcze jedna partia na świecie. Ale Komunistyczna Partia Chin to jest twór absolutnie z niczym nieporównywalny. Ona ma w tej chwili 96 milionów członków na 1 400 000 000 obywateli KRL. Ma ten 205-osobowy, jak wspomniałem, komitet centralny i tam jeszcze są zastępcy członka, to jest gremium około 400-osobowe. Potem jest 24-osobowe biuro polityczne, no i ten 7-osobowy stały komitet biura politycznego. Czyli mówiąc w skrócie, Komunistyczna Partia Chin to jest po prostu chiński system władzy. To jest elita Chinami rządząca. I każdy obywatel KRL, ludzie młodzi również, doskonale wiedzą i zdają sobie sprawę z tego, że bez członkostwa i bez legitymacji członkowskiej w partii nic w Chinach osiągnąć nie można. Ciekawostką jest, że ojciec obecnego wodza Xi Jinpinga, pragmatyczny też i związany z Deng Xiaopingiem, w czasie rewolucji kulturalnej, a nawet przed nią, popadł w niełaskę i Xi Jinping ponad 8 lat był na zesłaniu, zresztą w tych jaskiniach wokół Jenanu, które teraz odwiedził, i potem jako syn zesłańca musiał 8, a nawet 9 razy ubiegać się o to, żeby otrzymać członkostwo w komunistycznej partii. Także tak to się czasami toczy. A co to wszystko oznacza dla relacji Chiny-Zachód ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych? No, oznacza wiele rzeczy. Po pierwsze takich, że 40 lat temu, 30 lat temu mogliśmy Chinami się nie interesować. Mogliśmy traktować je jako egzotykę. Jak ja się ponad 4 czy 5 dekad temu uczyłem języka chińskiego, to ludzie na mój widok pukali się w głowę. Dzisiaj sądzę, że już by tego nie robiono. Natomiast dzisiaj Chiny są po prostu drugim mocarstwem ekonomicznym, handlowym, a chcą być również technologicznym na świecie. No i co więcej, zmieniają się nie tylko wewnętrznie, ale tymi jedwabnymi szlakami spowodowały, że obudził się, moim zdaniem zresztą zbyt późno, dotychczasowy hegemon, czyli Stany Zjednoczone Ameryki.
I one, począwszy od przełomu 2017-2018, a więc za administracji Donalda Trumpa, całkowicie zmieniły poprzednią strategię względem Chin. Poprzednio przez ponad 4 dekady była to polityka zaangażowania, strategia zaangażowania, czyli pójścia do Chin, żeby zarobić, żeby tam zainwestować. A od tamtej pory, czyli od początku 2018 roku, w wyniku przyjętych nowych strategii militarnej i bezpieczeństwa, rozpoczęto zupełnie nowy okres strategicznej rywalizacji i Trump tę rywalizację zainicjował w marcu 2018 roku. Od tamtej pory do dziś trwa wojna handlowa i celna. Ona w sensie obrotów handlowych niewiele zmieniła. Nadal Chińczycy i w tym roku będą mieli prawie 400 miliardów dolarów nadwyżki w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Dla porównania polskie PKB to jest 750 miliardów dolarów, czyli prawie połowa polskiego rocznego PKB Chińczycy rocznie zarabiają na Stanach. Natomiast tam jest również wojna celna, która sprawiła, że praktycznie wyciszono chińskie inwestycje, wyzerowano na terenie Stanów Zjednoczonych, a teraz również kapitał amerykański zaczyna z Chin uciekać, obawiając się tej ideologii, o której mówiłem, Xi Jinpinga. No i od tej wojny handlowej i celnej rozpoczyna się coś, co ja coraz bardziej definiuję jako nową zimną wojnę, ponieważ podczas pandemii COVID-19, pamiętamy, że ona się rozpoczęła na terenie Chin, w mieście Wuhan i w okolicach. Od tamtej pory mamy nową wojnę, nową odsłonę, czyli wojnę medialną, aksjologiczną, ideologiczną. Widzieliśmy ją w czasie pandemii, również u nas, w głównym nurcie nawet naszych mediów, kiedy ówczesna ambasador Stanów Zjednoczonych, pani Mosbacher, okładała się argumentami, zresztą po polsku, z ówczesnym ambasadorem HRL Liu Kuan-Yuanem. I ta sytuacja narasta w Polsce i w polskich mediach i w głównym nurcie. Coraz bardziej tę wojnę słychać, czuć i widzieć można. Natomiast do tego też w czasie pandemii doszedł jeszcze jeden wymiar, a nawet powiedziałbym, że dwa, a mianowicie, to też będzie mi łatwo Państwu wyjaśnić, mianowicie znamy pojęcia Huawei, 5G, TikTok. Amerykanie zainicjowali wojnę o wysokie technologie, ponieważ Chiny zaczęły w niektórych dziedzinach wyprzedzać Stany Zjednoczone, a w ogóle Xi Jinping zakłada, że do 2035 roku Chiny mają być społeczeństwem innowacyjnym, a więc wyzwaniem dla świata, nie tylko dla świata zachodniego, nie tylko ekonomicznym, biznesowym czy handlowym, ale także technologicznym. I co więcej, uważam, że to jest czwarta dziedzina zupełnie w Polsce nieznana i absolutnie niedoceniana, że Chiny w ostatnich 5-7 latach dokonały wręcz kosmicznego skoku w kosmos. Mają ogromne osiągnięcia pod tym względem. No i tak modernizują nawet swoją armię, że budują jednostki w cyberprzestrzeni i w kosmosie. A w kosmos długo też nie wiedziałem, dlaczego się tam pchają. Teraz już wiem, bo zbadałem zagadnienie. Oni tam idą po coś, co się nazywa Ziemie Rzadkie, czyli tych 18 pierwiastków, bez których nie ma nowoczesnych technologii, nie ma postępu naukowo-technicznego. Chcę Państwu powiedzieć, to może być ciekawe, że te F-35, które chcemy amerykańskie do Polski sprowadzić, te najnowszej generacji myśliwce, one nie będą latały albo nie będą w pełni sterowne bez chińskich ziemi rzadkich, bo Chińczycy mają ciągle, do niedawna mieli w ogóle monopol, teraz się ocenia, że około
70% rynku i eksportu tych ziemi już mają w swoich rękach, a jeszcze po to idą w kosmos. Jak to wszystko razem weźmiemy, to łatwo domyśleć się, że już jest potężne napięcie i najgorszy stan stosunków chińsko-amerykańskich, powiedzmy od wojny koreańskiej, kiedy te państwa, te nacje ze sobą się na Półwyspie Koreańskim zderzyły. A do tego doszła jeszcze też w ostatnim czasie sprawa Tajwanu, bo dla Xi Jinpinga nie ma bardziej ważnego celu strategicznego niż dokończyć dzieła rewolucji Mao Tse-tunga, czyli połączyć wszystkie ziemie chińskie, ale też nie będzie żadnego wielkiego renesansu, jeśli po obu stronach cieśniny tajwańskiej są organizmy z Chinami w nazwie. Po jednej stronie są Chiny komunistyczne, ludowe, Chińska Republika Ludowa, czy Chiny kontynentalne, jak zwał, tak zwał, a po drugiej stronie jest przecież Republika Chińska na Tajwanie, czyli nawet w sensie konstytucyjno-prawnym przedłużenie Republiki Chińskiej, jaka istniała w okresie 1912-1949 na terenie Chin kontynentalnych. Potem poprzedni reżim Chiang Kai-sheka tam uciekł. No i jest kłopot, bo Chińczycy w Pekinie uważają i na terenie HRL, że Tajwan to nieodłączna wewnętrzna sprawa Chin, a Amerykanie już podczas wspomnianej wojny koreańskiej zdefiniowali Tajwan jako swój niezatapialny lotniskowiec. No i tu mamy ambarans. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A czy jest możliwe, żeby w XXI wieku mocarstwa znów podzieliły między sobą świat, tym razem na euroatlantycki oraz azjatycki? Czy może jednak zwycięzca może być tylko jeden i nie ma mowy o żadnym nowym dealu, co w efekcie skaże nas, Polskę i resztę świata na pełnoskalową konfrontację? Pan nawiązuje, nie wiem czy świadomie, do takiego słynnego traktatu Tordesillas między Hiszpanią a Portugalią po wielkich odkryciach geograficznych, kiedy oni podzielili po prostu ocean na pół. To jest wasze, to jest nasze. Amerykanie próbowali czegoś takiego dokonać, mianowicie administracja Baracka Obamy. Jeszcze Obama nie objął stanowiska, ale już był desygnowany, już był wybrany na prezydenta. W styczniu 2009 roku wysłał swojego osobistego wysłannika do Pekinu. Był nim nie kto inny jak Zbigniew Brzeziński. I tam Amerykanie zaproponowali Chińczykom G2. Głośno też wtedy było w mediach nad takim pomysłem Chimeryka, że znowu będzie podział na dwa obozy, czy dwa duże, dwóch policjantów, mówiąc krótko. Chińczycy tego pomysłu wtedy nie kupili. Przez chwilę zastanawiali się, to mniej więcej pół roku trwało, do lata 2009 roku, czy nie zrobić z tego G3, to znaczy Stany Zjednoczone, Chiny i Unia Europejska, Zjednoczona Europa. Ale pamiętamy, proszę kojarzyć fakty i zdarzenia, że Europa popadła wówczas w wielki kryzys w ślad za Stanami Zjednoczonymi, który przybrał wtedy miano Grexit, jeszcze nie Brexit. To o Grecję chodziło, a nie o Wielką Brytanię. No i Chińczycy się z tego wycofali i myślę, że jednak do tego nie wrócą, ponieważ nawet ja znam słynne powiedzenie Konfucjusza, że tak jak nie ma dwóch słońc na niebie, tak nie ma dwóch cesarzy na ziemi. I to jest bardzo poważny problem, ponieważ Chińczycy w swoim DNA mają poczucie czungło, państwa środka. My jesteśmy centrum, cywilizacją, którą teraz Xi Jinping szybko chce odbudować,
a wokół nas są trybutariusze składający nam wiano, lenno i różne dary przynoszący, a dalej są barbarzyńcy. Problem znowu polega na tym, tak jak z Tajwanem, że przecież Donald Trump krzyczał America first albo make America great again, czyli jak Ameryka ma być numerem jeden. No i tu jest zderzenie, które nie wiadomo jak się rozwiąże. Coraz częściej mówi się w literaturze już fachowej, nie tylko w publicystyce czy dziennikarstwie, że może nam grozić coś, co nazywa się decoupling, a więc takim rozdziałem, rozwodem. Pamiętajmy, że Chińczycy w minionych latach zbudowali całkowicie alternatywny internet w stosunku do amerykańskiego. Nie mają u siebie ani Facebooka, ani Twittera. Elon Musk chyba jako właściciel Twittera też go nie zaprowadzi do Chin, bo mają w Chinach swoje odpowiedniki nawet systemu GPS. Mają swoje Peitou, czyli swoją wielką niedźwiedzicę. No i w tym sensie są gotowi do takiego rozwodu, a następuje w ostatnim czasie bardzo wyraźnie skracanie łańcuchów dostaw, czyli deglobalizacja, a Xi Jinping jeszcze przed 20. zjazdem, a na 20. zjeździe wprowadził to do statutu Komunistycznej Partii Chin, buduje nową strategię rozwojową kraju, którą nazwano podwójnym obiegiem czy podwójną cyrkulacją i zgodnie z tradycjami chińskimi od tej pory, nie tak jak poprzednio, globalizacja i rynki zewnętrzne i eksport ma być najważniejszy, tylko teraz będzie najważniejszy rynek wewnętrzny kwitnący i rosnąca szybko klasa średnia, a to wszystko co zachodnie ma być użyteczne, wspomagające, jednakże, przepraszam, drugorzędne. No i tu też jest problem, jak to ostatecznie będzie wyglądało. A panie profesorze, czy po zakończonym zjeździe wiemy coś nowego o relacjach Chiny-Rosja, również w kontekście wojny na Ukrainie? Na zjeździe w ogóle na ten temat nie było mowy, ponieważ zjazd był skierowany przede wszystkim do społeczeństwa chińskiego i do członków Komunistycznej Partii. A w chińskich mediach, które śledzę z naturalnych powodów, albo się o tej wojnie nie mówi, albo mówi się narracją Kremla, a nie zachodnią oczywiście, czy ukraińską. No i po zjeździe, jak widzimy, już chiński odchodzący minister spraw zagranicznych Wang Yi z Siergiejem Ławrowem potwierdził, że Chiny w pełni popierają stanowisko rosyjskie, co ja rozumiem tak, że oni zakładają w Pekinie, że Rosja, mimo że osłabiona, to pewne po tym konflikcie, że tej wojny jednak całkowicie nie przegra i starają się ją wspierać. I to staje się coraz bardziej wyraźne, mimo że władze chińskie mają straszliwy kłopot z tą wojną, czemu dały wyraz, bo we wrześniu tego roku było spotkanie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Samarkandzie. Tam Xi Jinping po raz pierwszy od stycznia 2020 roku wyjechał za granicę, bo w czasie pandemii nie wyjeżdżał. I spotkali się z delegacją rosyjską, ale nawet sobie panowie Putin i Xi Jinping dłoni nie podali, tylko siedzieli oddzieleni co najmniej 5-metrową, jeśli nie większą odległością przy stołach. Narendra Modi, premier Indii, nie obawiał się uścisku dłoni, usiadł przy stoliku z Władimirem Putinem i powiedział mu, że wojna to nie jest rozwiązanie na przyszłość, a Putin wrócił do Moskwy i wtedy ogłosił tę brankę, czyli tę masową mobilizację, jeszcze nowy rozdział w tym konflikcie otworzył. No i wtedy Chińczycy raz jeszcze, pod koniec września były 70. urodziny, okrągła rocznica Władimira Putina i Xi Jinping nie wysłał mu depeszy gratulacyjnej,
a w tej cywilizacji, o której mówiłem, że to jest ideogram, znak, symbol, podteksty, no to przesłanie było jasne, że Chińczycy są bardzo niezadowoleni z tego, że mówiąc takim jędrnym językiem, Putin spieprzył ta robota. No dobrze, to przenieśmy się na chwilę teraz na kontynent europejski. I interesująca jest reakcja Niemiec. Kanclerz Olaf Scholz wybiera się w podróż do Chin, do udziału w której ma zaprosić przedstawicieli biznesu niemieckiego. W tym samym czasie Niemcy zatwierdziły inwestycję chińskiego COSCO, zakupu 25% udziału w jednym z trzech terminali firmy logistycznej Hehela w największym niemieckim porcie w Hamburgu. Pytanie, panie profesorze, w co grają Niemcy i jak to się odbije na samej Europie, na relacjach Europa-USA i wreszcie dla nas, dla Polski, której jesteśmy dzisiaj zależni od niemieckiej gospodarki? To jest rzeczywiście kompleks spraw. Trzeba bardzo śledzić tę wizytę Olafa Scholza, który będzie pierwszym zachodnim politykiem, który odwiedzi Xi Jinpinga po koronowaniu go na cesarza, bo to już w pierwszych dniach listopada nastąpi. I on tam poleci rzeczywiście z wielką ilością biznesmenów, co można łatwo wyjaśnić tym, że tuż przed pandemią w 2019 roku ponad połowa eksportu Unii Europejskiej, oczywiście po Brexicie, bez Wielkiej Brytanii, ponad połowa eksportu Unii to był eksport niemiecki. I rynek chiński jest największym rynkiem dla wszystkich największych firm samochodowych. Najmniejsza rzecz Volkswagena, ale nawet dla Audi, BMW, Mercedesa. W tym sensie Niemcy mają ogromną stawkę do stracenia. I sam jestem ciekaw, jak te rozmowy będą przebiegały, ale sądzę, że Niemcy jednak przeciwstawią się amerykańskim naciskom, ponieważ mają już ogromne bóle głowy i kłopoty z tym, że storpedowane zostały tak naprawdę oba Nord Stream i 1 i 2. No i że czeka je ciężka zima, podobnie jak nas. No i nie chcą otwierać jeszcze jednego frontu, jeśli mają tyle kłopotów z surowcami energetycznymi, to obawiają się problemów gospodarczych i z Chinami będą chciały współpracować. To jest niezmiernie ważne również dla nas, dlatego że pan słusznie zwraca uwagę, to wynika z badań, ze statystyk. My, nie tylko w Polsce, my w Grupie Wyszehradzkiej, my w regionie jesteśmy, tak się złożyło, poddostawcami dla niemieckich firm i często nasze towary, czy podzespoły, czy naprawdę towary trafiają do Chin. Przykładem chińskie młode pokolenie zna żubrówkę i bardzo ją sobie ceni, ale w 99% jest przekonane, że pije wódkę niemiecką, podobnie jak naszą wyborową, że pije francuską, bo francuski Pernod, ta firma rozprowadza naszą wódkę wyborową po Chinach, a niemiecka firma rozprowadza naszą żubrówkę. No i tych przykładów można mnożyć. Wobec tego to, co się stanie na linii Berlin-Pekin, będzie miało znaczenie również dla naszej gospodarki. Natomiast zamysł Chin w tej rozgrywce jest znacznie szerszy i głębszy, ponieważ Xi Jinping już w końcówce lata tego roku, jeszcze na długo przed obradami 20 zjazdu, zaprosił do Chin na początek listopada czterech przywódców europejskich, kanclerza Niemiec, prezydenta Francji. Macron też się do Pekinu wybiera, z tym, że nie uzgodnili tego, że polecą razem. Natomiast pani Meloni dopiero została zaprzysiężona, nie znamy jeszcze jej stanowiska, dotychczas stanowisko włoskie było raczej za współpracą z Chinami, a nie przeciwko
nim. No i czwarty zaproszony przywódca to premier Hiszpanii, ale tam właśnie mamy wybory i poczekamy, co się z tego stanie. Jak widzimy, nie zaproszono ani prezydenta Dudy, ani żadnego przywódcy z Polski, co powinno też nam dawać do myślenia. Szczęśliwie albo nieszczęśliwie nie zaproszono też Viktora Orbana, który jest jedynym politykiem z naszego regionu Europy Środkowej i Wschodniej, który gra kartą i rosyjską, i chińską i prowadzi nadal, mimo wojny na Ukrainie, prowadzi nadal strategię otwarcia na wschód. W tym sensie mamy tutaj dużą dynamikę i trzeba dalszemu rozwojowi wypadków się bardzo uważnie przyglądać, bo mówiłem już, jeszcze raz powtórzę, że 3-4 dekady temu Chinami nie musiał się nikt interesować, ale dzisiaj nie interesować się Chinami, no to niestety pokaz własnej ignorancji, bo świat się tak bardzo zmienił i zmienia. No właśnie, ostatnie pytanie dotyczy naszego kraju. Jakie znaczenie dla polskiego rządu ma zakończony 20. zjazd w kontekście, w szczególności w kontekście naszych sojuszniczych relacji ze Stanami Zjednoczonymi? I co pan, gdyby był pan doradcą premiera czy prezydenta Polski, co by im pan radził w temacie współpracy z Chinami? Gdybym był poważnym doradcą, to na pewno żadnej rady nie udzielałbym w mediach ani tutaj państwu. To po pierwsze. I pewnie miałbym coś do powiedzenia, ale Polska jaka jest, to tak jak kiedyś definicja konia w XIX stuleciu. Koń jaki jest, każdy widzi. To tyle. Jeśli chodzi o 20. zjazd, no to powinniśmy zrozumieć w Polsce i obóz rządzący i opozycja, elity polityczne i medialne, że mamy w Chinach głęboki zwrot, że mamy rządy jednoosobowe, że mamy, a tego już nie musimy wiedzieć, to jest właśnie mój głos doradczy, że następuje coś, co doradzali już starożytni strategii chińscy, począwszy od Sun Tzu, że jak jest okres burzy i naporu, a takiego słownictwa użył nawet Xi Jinping w swoim referacie programowym na 20. zjeździe, że jeżeli jest taki okres, no to Chińczycy skupiają się wokół wodza i właśnie tego doświadczamy. Czyli raczej wchodzimy na roller coaster, i to, co najciekawsze, jest raczej przed nami, a nie za nami. I to jest niezmiernie ważne i istotne. Drugie, że jest oczywiste, że Amerykanie są u nas ze względów powszechnie znanych i będą naciskali na sojuszników, żeby Chińczyków stąd wyprowadzać. Stąd te Huawei, stąd 5G, stąd TikTok. Dlatego ważne jest, co ugrają Niemcy, jak to rozegrają, no bo my powinniśmy z jednej strony oczywiście zobowiązań sojuszniczych względem Stanów Zjednoczonych dotrzymywać, ale cały czas mieć na uwadze to, że ponad 1/3 naszego eksportu idzie do samych Niemiec, a ponad 2/3 do Unii Europejskiej, nawet po Brexicie. Dopóki tych danych nie zmienimy, nie powinniśmy drugiego frontu otwierać, czyli mamy jeden na Ukrainie czy na wschód od naszych granic, a drugi najwyraźniej mamy z Berlinem czy z Brukselą. To nie jest sensowne, moim skromnym zdaniem. I w tym kontekście jeszcze jedna rzecz, że coraz częściej zauważam, że Polacy wyrywają się i zaczynają Chińczyków pouczać, obskubywać. Myślę, że to nie jest potrzebne. Trzeba raczej obserwować. Chiny są mimo wszystko daleko i nie zapewnią nam bezpieczeństwa. My jesteśmy w zachodnim sojuszu. My powinniśmy tych sojuszy dotrzymywać. Chińczycy w ogóle nie są alternatywą pod tym względem i po co ich szczypać? Wie pan, ja zajmuję się Chinami kilka ładnych dekad
I doskonale pamiętam, co było w latach 90. ubiegłego stulecia. Przecież my, Polacy, chcieliśmy wyzwalać Tybet. No i wyzwoliliśmy. Wobec tego teraz, kiedy będą, bo to należy przewidywać, różne napięcia wokół Tajwanu, powinniśmy absolutnie obserwować, powinniśmy być jednoznaczni, ale nie wyskakiwać przed szereg, bo i po co? A to się u nas niestety zdarza. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był profesor Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.